Mamy 24 marzec. 1:25 w nocy. Jestem we Francji, w Lille. Chciałem wam pokazać właśnie, jak Francuzi są bardzo pracowici. Stoi od chuja wózków. Nikt mnie kurwa nie chce zrzucić. Są tacy kurwa chętni żaby do pracy zawsze, więc pamiętajcie, że żaba to jest najbardziej leniwy naród na świecie. Stoi grupa ludzi. Stoję z tą pierdoloną puszką. Ważą się losy świąt. Ale oni mają na to wyjebane, bo oni będą w domu. Widzicie, ile wózków stoi na browarze. Mają to wyjebane, no po prostu. Czy oni ściągną? Jest 1:25, jeżeli jutro się nie załaduje do 15, to nie wiadomo, czy na pusto będę wracał. Nie wiem, tam jednego kierowcę z butelkami pustymi ściągnęli. A ja stoję jak ten debil z tą puszką. Miałem awizację 20 po północy. Jest 1:25, a oni jeszcze kurwa nawet mnie nie zaczęli ściągać. Do załadunku mam 77 km, więc trzeba liczyć z godzinę jazdy. A nawet takie półtora, bo tam jest trochę lądówki. No i chuj, no. I czekam, kurwa, aż mnie która żaba ściągnie. Kurwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć wózków, kurwa, wszystkie na chodzie. Żadnemu leniowi pierdolonemu się nie chce, kurwa, wziąć do roboty. Nie do pomyślenia, kurwa, w Niemczech. Ale jak widać, islam robi swoje. I chęć do pracy, w ogóle żab to. Ciapaków wszystkich, to jest kurwa coś niesamowitego. No, dobra, nie ma co kurwa gamoni komentować, trzeba czekać aż ściągną.